Dzień dobry, witamy Państwa. To jest audycja Zebranie Czwartkowe. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są radni Rady Miasta, wiceprzewodniczący Dariusz Zawadzki. Dzień dobry, dzień dobry. Wszyscy razem. Dzień dobry Państwu. I z Klubu Prawo i Sprawiedliwość Bartosz Bieńkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kamila Paramirzyńska. Panowie, na naszym portalu informacje.kolobrzeg.pl poinformowaliśmy mieszkańców o tym, że miasto robi przymiarki do tego, aby podnieść opłaty ze strefy płatnego parkowania. Michał Kujaczyński, rzecznik prasowy pani prezydent, zdementował te informacje, powiedział, że podwyżek nie będzie. No i podwyżek dzisiaj słyszymy, że rzeczywiście nie będzie, ale że przymiarki do takiego kroku były, to też wiemy. Pan wiceprzewodniczący, wiedział pan o tym, że jest taka, że jest taki pomysł? Znaczy, no powiem w ten sposób. Oczywiście pierwszy argument to taki, że wycofano się z tego pomysłu, biorąc pod uwagę inflację i wzrost cen. Natomiast prawdą też jest, że dyskusje trwały odnośnie błędnego, znaczy czy zbyt małego budżetu i dochodów do budżetu miasta Kołobrzeg. Zastanawiano się, czy czasem nie podnieść w strefie A, bo to głównie o to chodziło, po to, żeby po pierwsze uczynić ją bardziej ekologiczną, czyli podwyższyć w strefie A stref płatnego parkowania i ograniczyć ruch tym samym samochodu w tej strefie. No ale biorąc pod uwagę ogólną sytuację i to, co się dzieje na wschodzie, i inflację, i rosnące ceny energii, tego wszystkiego, wycofano się z tego pomysłu, także to nawet nie było, z tego co pamiętam, w opinii właściwych instytucji, właściwych organów, począwszy nawet od komunikacji miejskiej. Pan Bartosz Bieńkowski, pan słyszał? Tak, oczywiście słyszałem, w kuluarach mówiono na ten temat. Natomiast wiem, że po pierwsze branża turystyczna dość ostro skrytykowała pomysły. No podejrzewam, że prezesa Zieleni, bo to tak podejrzewam, że od niego wyszło, w konsekwencji komunikacji miejskiej, przepraszam, w konsekwencji no, firmować by miała decyzję pani prezydent oczywiście ostatecznie i koalicja rządząca, w której zasiada kolega radny Dariusz Zawadzki. Natomiast widzę tutaj niekonsekwencje i żonglowanie inflacją, bo z jednej strony słyszymy, jest inflacja, wobec tego musimy podnosić ceny, bo jest spadek wpływów do budżetu. Tu słyszymy i pandemia jeszcze odwrotną była. Wersję. Wobec tego, że jest inflacja, to nie możemy pozyskiwać większych pieniędzy do budżetu, więc nie możemy podnosić cen. No więc mamy tutaj jakieś rozdwojenie jaźni, wielokrotnie postrzegane przeze mnie na obradach sesji Rady Miasta. No, brakuje całkowicie albo wiedzy ekonomicznej, albo nie wiem, czy to wynika z celowego działania po prostu. Moim zdaniem to bardziej z desperacji, z tego tytułu, że nawet pomoc rządowa, która była tak zapowiedziana szumnie, niestety do Kołobrzegu nie trafiła. Mimo obietnic nie mamy takich środków, jakie powinniśmy mieć. No i stąd pewnego rodzaju pomysły, które graniczą prawie że o desperację, ale niemniej jednak wszyscy stoimy na straży tego budżetu, opozycja również, kolega również i musimy być odpowiedzialni w swoich działaniach. No przykro mi bardzo, nie mogę się zgodzić niestety kolego Darku. Ale wstrzymaliście się chyba nad budżetem albo... Wstrzymujemy się konsekwencje, nie chcemy wkładać kija w szprychy, nie chcemy przeszkadzać, nie jesteśmy przeciw, natomiast nie zgodzę się co do pieniędzy płynących z budżetu państwa. Wszyscy mamy sesję, tam jest taki fajny artykuł, publikacja z Ministerstwa Finansów, dane odnośnie wpływów do budżetów, które są sporządzane przez Ministerstwo Finansów na podstawie sprawozdań, które są dostarczane poprzez jednostki samorządów do ministerstwa. Czyli pani skarbnik przesyła dokumentację o stanie finansów. No i ile tych pieniędzy mamy z budżetu państwa? Mamy różnicę 50 miliardów, różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, planowanymi, a osiągniętymi. I mamy nadwyżkę budżetową w skali kraju, całości kraju. Ponad 14 miliardów złotych. W zasadzie każdy budżet... Miliardów. Ale to mówi pan o wielu w skali makro. A w skali Kołobrzegu? Warszawa, Kraków, Gdańsk. Wszyscy wychodzą o kilkaset milionów do przodu. Kołobrzeg również, Darku. Mamy przecież sprawozdanie z wykonania budżetu już na sesji. I polecam się zapoznać, jak wyglądają dochody CIT-u, PIT-u i tak dalej. No, jesteśmy... no przecież spadły. No jest doskonale, że spadły. No nie spadły, wzrosły właśnie. No to proszę się zapoznać, jak wygląda budżet. Jak wygląda budżet, wykonanie budżetu, sprawozdanie z roku 2021. To ciekawe, dochody wzrosły do budżetu miasta. Dokładnie. Pani prezydent bardzo często powtarza o tym, że dochody nam spadają. Choćby opłata uzdrowiskowa.
i ta dopłata, która nie będzie na poziomie 2019 roku, tylko na poziomie 2000 choćby, to chyba, ostatnie, że kolega, tak? Mówi o ostatniej zmianie do budżetu, które wyrównuje, dostosowywuje się do spadkowego trendu, prawda? No ale to jeszcze... Nie, ja mówię o sprawozdaniu z wykonania budżetu i to, co było zaplanowane, co zostało zrealizowane dokładnie. No tak, tylko budżet jest miesiąc zmieniany, no ale... No tak, ale plany były drastycznie złe, czyli wy przekonywaliście, że będzie fatalnie źle, natomiast i budżet zamyka się pozytywnie, czyli nie jest to ten plan z początku. To mówi opozycja, szanowni państwo, to mówi opozycja. No tak, ale ze sprawą wsparcia środkami jednak z budżetu centralnego. No, wy używacie takiej retoryki, bo tam jest, zdaje się, jakaś ogromna kwota, nie chcę strzelić, 30 milionów z 500+, które przechodzi przez budżet, no więc tylko przechodzi, się okazuje. Więc wynagrodzenia pracowników przechodzą przez budżet, wynagrodzenia pracowników oświaty przechodzą przez budżet, 500+ przechodzi przez budżet, w zasadzie tam nic nie ma, wszystko no, przechodzi. To są wydatki bieżące po prostu. No ale przechodzą, te pieniądze zostaną... To są wynagrodzenia i tak dalej, które się należą mieszkańcom, pracownikom, jak psu zupa. No tak, ale to są pieniądze u kołobrzeża i one wracają do budżetu pośrednio, częściowo, zostawiają w sklepach, w zakupach i tak dalej, i tak dalej. Przecież ale... to nie jest tak, że te pieniądze nie, no pełna zgoda. Znikają. No, zgadzam się z tym. No to przechodzą, ale, czy nie przechodzą? Ale chyba nie chce pan powiedzieć, że... Zobaczymy, jak jest wspaniale. Chce pan powiedzieć, że jeżeli chodzi o choćby o subwencję oświatową, że jest ona w wystarczającym stopniu, starcza na wszystkie wydatki, które ponosi miasto, jeżeli chodzi o oświatę? Wystarcza na pensje nauczycieli, takie było zamierzenie. Natomiast rzeczywiście tu bym... No nie do końca bym był uczciwy, gdybym przyznał, że na utrzymanie na przykład infrastruktury. Czy na wszystkie inwestycje. Ale to jest już sprawa samorządu i jakby dowolność. Ale okazało się, że gdy pani prezydent, panie prezydentki raczyły wreszcie spróbować jakby podejść ekonomicznie do wydatków, to się znalazło raptownie chyba kilka milionów złotych oszczędności na oświacie, tak? W zeszłym roku. A gdzie pan te racjonalne działania zauważa? No, okazuje się, że nie trzeba wydawać tyle pieniędzy na oświatę, można wydawać mniej pieniędzy na oświatę i może ono funkcjonować na takim samym poziomie. Natomiast założenie było takie, dokładaliśmy część pieniędzy z budżetu miasta dobrowolnie do oświaty. Ale też do wynagrodzeń nauczycieli, z tego co pamiętam, co mówiła pani prezydent. No nie, pieniądze na wynagrodzenie nauczycieli z subwencji wystarczają, to mniej więcej jest... I teraz na podwyżki, które mają być w kwietniu też. No 4,4% będzie podwyżki. I miasto dostanie te pieniądze. No i miasto ma tyle dostać. Skoro ma być tyle podwyżki, to ma tyle miasto dostać. Jeszcze nie ma tych pieniędzy. Jeszcze nie ma tych pieniędzy, oczywiście. I to wszystko, co miasto dokładało do oświaty, to miasto później z całości sumy liczyło, że ale my tyle dokładamy. Tyle, że miasto nie musiało tyle dokładać. Tak na dobrą sprawę. Aha, na pewno mniejszą część. Mogło oszczędzać to, co zrobiło. Panie redaktorze, jeżeli mogę, tak już mówiąc tak sesyjnie ad vocem, w dwóch kwestiach się odnieść. Pierwsza kwestia, no to słysząc kolegę Bieńkowskiego, to jak miód na moje uszy. Cieszę się i na miejscu pani prezydent jestem raczej spokojny o absolutorium z tytułu wykonania budżetu, bo skoro opozycja chwali wykonanie tego budżetu, to raczej myślę, że udzielenie absolutorium będzie tylko czystą formalnością. Natomiast powiem tak, że w sytuacji teraz już tak na poważnie, już tak nieżartobliwie może, że biorąc pod uwagę jeszcze wcześniejszą tą pandemię, kiedy pamiętam, zastanawialiśmy się na komisjach Rady Miasta, czy no może na sesji mniej, bo to bardziej techniczna praca była, natomiast w kuluarach czy na sesjach, z czego ciąć, mówiąc kolokwialnie, bo od marca 2020 roku te dochody zaczęły drastycznie spadać. I zaczęliśmy się zastanawiać, z czego ciąć. Oczywiście siłą rzeczy oświata, generalnie pomoc społeczna były jak gdyby na takim pierwszym planie do ograniczeń wydatków finansowych. Oczywiście środowiska nauczycielskie czy środowiska związane z pomocą społeczną protestowały przeciwko temu. Nawet w pewnym momencie opieka społeczna czy ludzie, pracownicy socjalni domagali się podwyżek wręcz, bo oni byli na tym pierwszym ogniu, na tym pierwszym froncie w walce z pandemią. I słusznie akurat tutaj moim zdaniem. Natomiast z tego co wiem, no to nie było tak różowo, jak kolega mówił. Naprawdę, jeszcze świętej pamięci Sebastian Karpiniuk zawsze mówił, że trzeba było zrobić stójkę na dwunastnicy, żeby ten budżet dopiąć. I naprawdę tutaj chylę czoła i urzędnikom, i radnym, którzy kombinowali w tych komisjach, jak to zrobić, żeby ten budżet ściąć. Chylę też czoła i tutaj mój szacunek do opozycji, że w tym trudnym czasie naprawdę wyłączyli tą taką agresję werbalną,
i tak jak Maciek Bejnarowicz mówi wielokrotnie, nie będą przeszkadzać po prostu, no ani też nie popierać, więc tutaj ta współpraca w okresie przez te dwa lata tej pandemii była naprawdę moim zdaniem merytoryczna i naprawdę na wysokim poziomie i tutaj zarozumiale powiem, że radni wszystkich opcji w tej kadencji, wbrew temu co się mówi, to zdali egzamin. No, pan chyba może o tym powiedzieć, bo pan przez te ostatnie dwa lata wiele miejsc zajmował w Radzie Miasta w różnych klubach. Ale z tej perspektywy, biorąc pod uwagę, no, znam ten tok myślenia, no dużo część radnych, no, znamy się też prywatnie, osobiście przecież, spotykamy się prywatnie też. I powiem szczerze, u nikogo nie spotkałem się z jakąś zajadłością czy złośliwością. Naprawdę każdy podchodził z przerażeniem do tego, co się z gospodarką dzieje w Polsce i na świecie i w Kołobrzegu. Każdy z przerażeniem podchodził do tej pandemii. I raczej, moim zdaniem, mi się tak wydaje, że raczej bardzo poważnie podeszliśmy do tematu. Oby odpukać się fala pandemiczna nie wróciła, bo to byłaby katastrofa. Teraz mamy inne problemy. Mogę jeszcze tylko chciałbym zaapelować naprawdę. No nie pomijajcie działalności rządu i pomocy. Nie pomijajcie wszystkich tarcz. Nie pomijajcie wszelkiej pomocy, nie pomijajcie inwestycji w drogownictwo przede wszystkim, Armii Krajowej, Zdrojowa, tak, i tak dalej. Jest tego mnóstwo, poprosiłem o pełen raport na Komisji Budżetowo-Gospodarczej, bo to przedstawię, ile milionów złotych dostaliśmy pomocy rządowej. Też aż sam jestem ciekawy. Bardzo chętnie przedstawimy te informacje na naszej antenie. Panowie, teraz chciałam zmienić nieco temat. Nowa Lewica ogłosiła, że wybrała nowe, stare władze, tak naprawdę. Jacek Kuś jest dalej przewodniczącym. Natomiast to nie jest żadna nowość i żadna tajemnica, bo to już kilka miesięcy temu była taka konferencja prasowa. Podczas tej konferencji prasowej także członkowie Nowej Lewicy mówili, wskazywali, że Wioletta Dymecka jest kandydatką tego ugrupowania na prezydenta miasta. I teraz podczas tych wyborów taka informacja też się pojawiła, że tak właśnie jest. No i chciałam panów zapytać, co to oznacza dla koalicji rządzącej, no to już teraz to już chyba tak bardziej oficjalnie jednak niż kilka miesięcy temu. No i znowu muszę zacząć, panie radny, panie przewodniczący, od pana. To przekornie odpowiem, że nie ma koalicji w mieście Platforma Nowa Lewica, tylko jest Kołobrzyscy Razem i Nowy Kołobrzeg. Natomiast tak, skład Kołobrzyskich Razem są oczywiście członkowie Nowej Lewicy. No i powiem w ten sposób, to jest niezaprzeczalne prawo demokracji, że każde ugrupowanie, każde stowarzyszenie czy komitet wyborczy w dalszym toku myślenia ma prawo wystawiać swoich kandydatów. Jak wiemy, pierwsza tura wyborów, generalnie w wyborach bezpośrednich na wójta, burmistrza, prezydenta, nie przesądza tak naprawdę o wyniku, tylko dopiero druga tura i ważniejsze jest, kto z kim, że tak powiem, będzie popierał w drugiej turze, jest kto z kim będzie pracował w kampanii wyborczej przed drugą turą, w drugiej turze. No ale ostatnie wybory za panią Anną Mieczkowską stała też pani Wioletta Dymecka od samego początku. Tak. Jest to dla mnie osobiście, będzie to ewentualnie pytanie, czy znak zapytania, czy projekt pod tytułem Kołobrzyscy Razem zostanie utrzymany, czy odejdzie do lamusa przed następnymi wyborami. A to pokazuje, że jednak odejdzie do lamusa ta decyzja. Aczkolwiek nie jest to nic złego, ja nie dopatruję się, broń Boże, żadnych działań jakichś tam złych, niewłaściwych, czy na pewno to nie zatrzęsie się koalicją w mieście. Na pewno nie. Z całą pewnością nie. Czyli, że ta koalicja Nowy Kołobrzeg zostaną do końca kadencji. Tak. A pan Bartosz Bieńkowski, pan to odmiar. No, zbyt wiele w polityce już widziałem. No. No nie tak dawne odejście dwóch radnych i zmiana poglądów politycznych diametralnie, co jest dla mnie no, szokiem do dnia dzisiejszego, tak szczerze powiem. Ale o kim pan teraz mówi? Bo... No o dwóch radnych. No, nie ale o zmienić. Dwóch radnych, ale tutaj Jacka, mówi pan o Jacku, właśnie, bo chciałabym to uporządkować, tak, z którego klubu? Czyli z klubu już nieistniejącego. Nie sposób mi pewne kwestie zaakceptować, no, to co się mówiło, to się jakieś poglądy się miało, jakich poglądów się broniło i później w jakiś sposób się postępuje. Mam większy szacunek do ludzi, którzy są po stronie lewicy, od początku do końca i trzymają się swoich zasad, swoich poglądów. Natomiast tu jest mi bardzo, bardzo trudno przejść do porządku dziennego. Nad tym, co do pani Wiolety Dymeckiej, no cóż, myślę, że każde ugrupowanie chce mieć swojego kandydata, swojego przedstawiciela. No i to jest taki ruch, myślę, że jakiś ruch lewica musi wykonać, bo póki co jest ledwo powyżej progu wyborczego, zdaje się coś około 6-7
punktów procentowych. No i będą próbować się odbudować. Zmienili nazwę, zmienili szyld, więc jest to taka próba trochę ogrania społeczeństwa. Niby to oni, a nie oni, tak na dobrą sprawę. I no cóż, a, niech próbują. To się często słyszy o takich oni, nie oni, tak, nie wiadomo tak. Kto, co. Dobrze, panie Bartku, to ja do pana mam... cały czas z Prawa i Sprawiedliwości. I pan jako chyba jedyny jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości i to jest dziwne, w klubie. I to jest dziwne, bo się ostatnio zastanawialiśmy właśnie, jak to jest, że no, mamy klub Prawa i Sprawiedliwości z jednym członkiem. Tak, przewodniczący nie jest w klubie, nie jest w partii. Trochę ewenement, muszę powiedzieć. Tak, tylko pan jeden jest. Ale no to właśnie, no dobrze. Myślałem, że po Krzyśku to już nikt nie jest. Nie. Pan Bartosz, ty już od dłuższego czasu, prawda? Tak. Ale no to skoro wywołaliśmy Prawo i Sprawiedliwość, zresztą pana obecność tutaj to też skłoniła internautów do tego, by zadać to pytanie. Myślę, że ciekawe. Panie Bartoszu, czy nie uważa pan, że w naszej partii, pisze internauta, jest wielu mądrych ludzi i czy naprawdę musimy na prezydenta miasta popierać lewicowego kandydata? Och, to ktoś od nas napisał, ewidentnie. No, nie ma żadnej decyzji co do popierania jakiegokolwiek kandydata na dzień dzisiejszy. Lewicowego? Jakiegokolwiek kandydata na dzień dzisiejszy przez Prawo i Sprawiedliwość na urząd prezydenta miasta. A to nie macie już planów? To przecież lada moment wybory. Przymierzamy się, powiem szczerze, chcemy to zrobić bardzo profesjonalnie. Nie chcę ujawniać dalej, jak to będzie. Ale wyglądać. W kolejnym komentarzu pod zapowiedzią naszej audycji było napisane wprost, dlaczego Jacek Woźniak ma być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta całkowicie miasta. Całkowicie tego nie potwierdzam. Nic takiego nie ma miejsca na dzień. Ale nie rozmawiacie? Są pierwsze rozmowy, natomiast nie ma żadnych ostatecznych wiążących decyzji w tej sprawie. Ale pierwsze rozmowy z kim? Z Jackiem Woźniakiem czy z jeszcze szeroko, innymi? Szeroko rozmawiamy. Jak najbardziej szeroko. No chyba Darek, z wami nie rozmawialiśmy jeszcze. I też nie wyobrażam sobie, żebyście z nową lewicą rozmawiali. Ale nie może pan zaprzeczyć, że rzeczywiście ktoś spoza Prawa i Sprawiedliwości będzie kandydatem w wyborach na prezydenta miasta. Nie mogę zaprzeczyć, rzeczywiście, nie mogę zaprzeczyć. Ktoś związany z lewicą też może być? Wcześniej związany z lewicą? No być może, dlaczego nie? Kolega tutaj kluczy, wiadomo, że wszyscy dyskutują na temat swoich potencjalnych kandydatów. Każdy komitet, każde ugrupowanie do wyborów zostało półtora roku, więc przynajmniej tych terminowych, jeżeli nie zostaną przedłużone. A możemy zapytać kolegę Darka. Każdy dyskutuje. No u nas też są dyskusje, no to się nie jest tajemnica. Po prostu no, te rozmowy wszędzie trwają. Szanowni Państwo, nie oszukujmy czyli się, wszędzie nie rozmowy trwają. Czyli nie Anna Mieczkowska... Dlaczego nie? No to Anna Mieczkowska potwierdziła akcję z kandydowania. No to tak. Pani Dymecka z lewicy potwierdziła akcję z kandydowania. No to tak. Tutaj u kolegów no, teoretycznie trwają rozmowy, ale też już wiemy, kto to tak. Nie. Zobaczymy. Naprawdę nie. Życie pokaże. Dobrze, życie pokaże. Tak jest. Poczekamy chwilę i będzie wszystko jasne. Chciałam zapytać teraz i teraz zacznę, panie Bartoszu, od pana o komisję rewizyjną ostatnią i tak naprawdę po raz kolejny przeglądałam swoje materiały, które kilka miesięcy temu także dotyczące tej sprawy publikowałam. No i okazuje się, że one właściwie nie zmieniają się, bo to, co było powiedziane wtedy, to samo jest powiedziane teraz. Czyli komisja rewizyjna i między innymi pan Jacek Woźniak. Prowadziliście kontrolę dotyczącą obsługi prawnej urzędu, nie macie zastrzeżeń do wybrania tej ani innej kancelarii, jeżeli chodzi o całość, ale jeżeli ten aneks, chodzi o aneks do umowy i to, że ta kancelaria miała też pomagać przedsiębiorcom kołobrzeskim, to tutaj już pojawiły się pewne wątpliwości. I tak, o ile Państwo macie te wątpliwości, o tyle Urząd Miasta mówi, absolutnie żadnych wątpliwości, żadnych nieprawidłowości nie ma. Ale chyba wiem, że 5-4 taki był wynik głosowania podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej. To sprawozdanie nie zostało przyjęte, ale Pan oczywiście nie ma wątpliwości, że jednak nie tak się zadziało, jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, o wybór, właściwie te zapisy do aneksu? No nie mam wątpliwości i zaraz to wszystko powiem, a opinia publiczna oczywiście zweryfikuje i bądź przyzna mi rację, bądź nie. Natomiast nieco złośliwie muszę powiedzieć, że no, nawiązując do tego, co się dzieje po tych kontrolach, no to pani redaktor no, na przykład tego typu postępowanie, jak przy ostatniej kontroli z Jackiem Woźniakiem, ja podchodzę do tego bardzo osobiście, prywatnie. Tak jakbym budżet miasta traktował jako własny budżet. Stąd moja troska o te pieniądze. Czyli
No jak można dać wolną rękę radcom prawnym obsługującym Urząd Miasta Kołobrzeg, żeby sami sobie przygotowali umowę? Bo tak było rzeczywiście. No wyobrażacie sobie Państwo, czy ktokolwiek z Was, że przyjmujecie wykonawcę jakiejś usługi i on Wam przychodzi z umową i Wam ją narzuca, a Pani Prezydent ogranicza się do roli przystawienia pieczątki? No bo to chyba tak wyglądało, tak na dobrą sprawę. Świadczenie usług przez kilka miesięcy na poziomie zerowym, bo nie było chętnych. Wyliczenie zapłaty w okresach miesięcznych. Podczas gdy praca była świadczona przez 7 miesięcy i kilkanaście dni, natomiast zapłata jest za 8 miesięcy. Ja sam... 7 miesięcy i 20 dni, bo 10 kwietnia została podpisana. Dobrze, ja sam jestem osobą, jak wynajmuję nieruchomości i zawsze proporcjonalnie płaci mi osoba, która wynajmuje ode mnie nieruchomości. I tu tak samo powinno być to zrobione. Na tym polega dbałość o finanse publiczne, tym bardziej, że słyszymy cały czas notorycznie od pani prezydent skarbu. Nie ma pieniędzy, musimy oszczędzać, wydatki bieżące itp. Ale niech mi pan pokaże jakiś samorząd w Polsce, który nie mówi, że właśnie w ten sposób, że trzeba oszczędzać. No ale właśnie udowodniłem, że Ministerstwo Finansów przedstawiło jasne wyniki, które są, ja je oczywiście udostępnię pani zaraz po audycji, że samorządy mają ogromne nadwyżki budżetowe w roku 2021. I takie są fakty. Mhm. No i pozwolę sobie jeszcze nawiązać do kolejnej sprawy, no niechlubnego wyjazdu pań prezydentek do Szczecina, gdzie były makijażystki i cała oprawa związana z życzeniami świątecznymi na koszt podatników niestety. Ale to była cała produkcja i nagranie, zgoda. Tak? Zgoda. Koszt produkcji, wystrój, koszt nagrania. Środka, oświetlenie, no to... To zgoda. Powstał filmik z życzeniami świątecznymi, tak? Mhm. Ale przecież my czasami jako klub, pamiętam jeszcze poprzednich tych, no też płaciliśmy, na przykład w telewizji kablowej Kołobrzeg wynajmowaliśmy sobie życzenia świąteczne. No jako klub, ale nie z publicznych pieniędzy. No tak, no fakt, no to jako klub. No ale że takie rzeczy po prostu są płatne. A jeżeli chodzi o komisję rewizyjną i o kontrolę, o której mówi pan Bartosz Bieńkowski, to ma pan wyrobione stanowisko w tej sprawie? To znaczy ja na razie bacznie przyglądam się temu, co się dzieje na komisji rewizyjnej i czytam w mediach, jak oceniają to, co się dzieje na komisji rewizyjnej. I z jednej strony cieszę się, że szefem komisji rewizyjnej jest merytoryczna osoba z opozycji. Tak, ale i tak musi być. Znaczy nie musi, prawo tego nie dopuszcza, może być inaczej, ale tak stwierdziliśmy, że to będzie tak dla czystości sprawy. Ale to jest to, co powiedziałem publicznie wcześniej i to nie powiedziałem na sesji między innymi, to nie powiedziałem tego, broń Boże, złośliwie, tylko po prostu nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ta komisja w rok czasu przed wyborami zaczyna, że tak powiem, traktować komisję rewizyjną jako taką komisję służącą do jakichś tam celów politycznych, tak? Czyli znajdujemy jakieś, powiedzmy, rzeczy, które nagłaśniamy medialnie jeszcze przed wyjaśnieniem, żeby zrobić szum, burzę w szklance wody, a potem obojętnie czym obrzucamy, to niech się tłumaczą, tak? A jak się wytłumaczą, to i tak my wiemy swoje potem. Dlatego ja na spokojnie bym apelował naprawdę tutaj kolegów o wytonować trochę te nastroje. Poczekajmy na wyjaśnienia, aż to się wszystko już, że tak powiem, troszeczkę uspokoi. Na sesji będziemy o tym dyskutować, rozmawiać, będziemy później głosować i to będzie ostatecznie z forum i platforma do tego, a na pewno nie tak, jak było jakiś czas temu przy innej kontroli, że pewne rzeczy zostały opublikowane już w mediach jeszcze przed wyjaśnieniem osoby, która była kontrolowana. No to uważam za skandaliczne takie zachowanie. To cechuje może takie, może nie złośliwe, ale pewnego rodzaju działanie takie wychodzące przed szereg, tak? Najpierw strzelamy, stojąc na straży, a potem pytamy, kto idzie. Tak nie powinno być, moim zdaniem. No, być może, zgodziłbym się z tym, tak? No, nie powinno to rzeczywiście wyglądać w ten sposób. Natomiast komisja rewizyjna wygląda tak, że rządzący mają większość, tak jak i w każdej komisji, i przegłosowują nas permanentnie. Nie docierają żadne argumenty merytoryczne. Wszystko jest na nie. Generalnie mam poczucie, że jeżeli w zespole kontrolnym jest strona rządząca po stronie pani prezydent, to nie szuka się niczego, nie chce się znaleźć nieprawidłowości, nie ma żadnych wniosków w zasadzie, niczego się nie chce naprawiać, wszystko jest dobrze. Kołobrzeg mlekiem i miodem płynącym. Takie wrażenie można mieć. No ale nie, Jezus Maria, Bartek, nie aż tak.
Jak ma reagować osoba, no nie, z opcji rządzącej, jak no jak się szukacie, jakiś, nie potraficie odpowiedzieć na proste pytania, no zarzucacie jakieś te już słynne, ciepłe, gorące karteczki prosto z drukarki na komisarz. Nic takiego nie padło z moich ust. Z twoich nie. Jest inna osoba, która błyszczy wręcz fenomenalnie na komisji rewizyjnej. To też wytłumaczy, o co chodziło. Nie wiemy nic o gorących karteczkach. No po prostu nie było dokumentu. Pani dyrektor nie dostarczyła dokumentu, którego nie posiadała zwyczajnie. Przygotowała ten dokument w trakcie trwania kontroli. Czyli nie dopełniła w pewnym sensie obowiązku wynikającego z dokumentowania pewnych czynności. To tak twierdzą. Tak, przygotowała go w trakcie kontroli, brakowało pieczątki, bo nie było osoby, która mogłaby podbić pieczątkę, więc dokument został, nie wiem jak to nazwać, no sfabrykowany. Bartek, to o czym mówisz, to już są zarzuty prokuratorskie, to nie czemu wiem. Komisja rewizyjna nie wystąpiła, nie wiem, do prokuratury, do odpowiedniego organu, skoro doszło do takich nadużyć? Ja nie byłem w zespole kontrolnym, takie są ustalenia zespołu i... Znaczy, no Bartek, to ja fakty. Słucham, to dlatego sobie tak lubię posłuchać czasem komisję rewizyjną, właśnie te różne tego, no ostatnio głośno już coraz częściej jest o komisjach, już w mediach się pisze na ten temat, no i tak, a że też wiele kadencji byłem w komisji rewizyjnej, bo też chyba 12 lat łącznie, przez 3 kadencje, no więc nie ukrywam, no to popcorn sobie biorę, odpalam e-sesję i sobie oglądam, jak chłopaki tam... No i mam niezły ubaw, szczerze powiem. A szkoda, to jest bardzo poważna instytucja, bardzo poważna komisja, która jest ujęta w ustawie o samorządzie gminnym i powinna być naprawdę poważnie traktowana, a nie robić sobie... Mam wrażenie, że teraz rok przed wyborami to po prostu burzę w szklance wody albo show, żeby się pokazać, jakim to jest się aktywnym radnym. Przez 4 lata się nie robiło nic, teraz na komisji rok przed wyborami się głośno krzyczy, więc się ma rację i robimy i pokazujemy, jacy to jesteśmy skuteczni. Moim zdaniem nie tędy droga brakuje, ponieważ to jest organ uchwałodawczy, Rada Miasta i ta komisja. Brakuje kogoś nad nami, żeby, no chłopaki, przestańcie się bawić w piaskownicy, weźcie się do roboty. Brakuje czegoś takiego i kogoś takiego. A moim zdaniem komisja rewizyjna troszeczkę weszła na stronę medialnego show, a nie tego, co powinna robić, czyli powinna zająć się merytoryczną pracą, kontrolą wydatków. I z tego tytułu przecież koledzy będą mieli zagwozdkę. I z tego tytułu potem udzielić bądź nie absolutorium dla prezydenta miasta. No, nie będą mieli zagwozdki. Prawda? Czyli... No ostatnio pochwalił wykonanie budżetu kolega, no, ale no nie wiem, tu z kolei ja naprawdę no, oglądam, śledzę i współczuję przewodniczącemu, że tych takich różnych ogniot krwistych musi, tak że tak powiem, powstrzymywać w tej komisji, no ale no, zobaczymy, jak dalej będzie. Panowie, ja chciałam teraz jeszcze na koniec naszej audycji zmienić temat. I no bo też nie sposób nie odnieść się do sytuacji, w jakiej jesteśmy. Do Kołobrzegu przyjechało bardzo wiele osób z Ukrainy. Uciekały kobiety z dziećmi przed wojną. I pojawiają się czasami takie pytania dotyczące tej pomocy, która jest oferowana, choćby właśnie w mieście. I chciałam Was zapytać, jak Wy oceniacie to, co się dzieje? Czy tej pomocy jest za dużo? Czy przesadzamy? Czy wręcz czegoś brakuje? Jak to z Waszego punktu widzenia wygląda? Bartosz Bieniawski. No z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że każdy robi to, co uważa za słuszne. No. Ktoś ma bardziej miękkie serce, ktoś jest, że tak powiem, jak skała i nie obchodzi go w ogóle i nie chce pomagać. Przecież w tą działalność jest zaangażowane bardzo wiele prywatnych osób. Prywatnych osób, firm, którzy wynajmują motele, hotele, prywatne mieszkania i tak dalej. Ja sam ze swojej strony też dwie osoby wspieram. No cóż, no, na pewno po wszystkim, czyli za jakiś czas, no możemy mieć problem z tymi osobami. No bo zbliża się sezon ewidentnie, dzisiaj jesteśmy po Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Zbliża się sezon, trzeba będzie zapewnić miejsca w hotelach, motelach, pensjonatach i tak dalej. Wczoraj starosta kołobrzeski mówił o tym, że... I coś trzeba zrobić z tymi osobami. Mówił, że być może będzie trzeba uruchomić takie miejsca, w których będzie mogło być więcej osób zakwaterowanych. Mówił o na przykład hali w Dźwiżynie, która mogłaby być wykorzystana. Ja też wiem, że docierały do nas takie sygnały o tym, że były ośrodki, hotele, które przyjmowały uchodźców, a teraz przed sezonem no, mówią, że my jednak chcemy to też jest problem. Zarabiać. Cóż ja mam powiedzieć?
No, na hali w Dźwierzynie akurat mamy plan przeprowadzić Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej i no, dowiaduję się od pani o tym w czerwcu i no tak trochę nie po drodze, szczerze mówiąc, ale no stoimy w rozkroku, tak szczerze mówiąc. Bardzo trudna sprawa do rozwiązania. Pan radny Zawadzki? Ja powiem tak, nikt nie chciałby być, z nas być na miejscu tych uchodźców, naszych przyjaciół zza wschodniej granicy. I to są naprawdę uchodźcy, nie emigranci zarobkowi, tylko naprawdę uchodźcy, bo wiemy, że lwia większość to są matki z dziećmi, to są kobiety, starcy, a nie młodzi ludzie, czy w średnim wieku, którzy siedzą tam, stoją i ciężko walczą, bohatersko wręcz na froncie z najeźdźcą. I cieszę się, że tyle Kołobrzeża, nie tylko samorządy, nie tylko instytucje pozarządowe, ale też osób fizycznych naprawdę wyciągnęło tą pomocną dłoń. Oprócz pensjonatów, hoteli, dużo osób prywatnych udostępniło swoje pokoje, a znam też takie w domkach. Wiele osób, na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ufundowała dary z Dublina, które rozpakowywaliśmy i tam w międzyczasie przychodziły osoby fizyczne, starsze panie na przykład i mówi, słuchajcie, co mam kupić, jaką celową pomoc tam kupić, bo idę właśnie na zakupy. No i tam dziewczyny, pracownice socjalne tłumaczyły, że pomoc medyczna dla dzieci, pampersy i tak dalej, że konkretnie to, a nie jakieś stare ubrania, które nam już nie służą, chcemy wyrzucić, więc zaspokajamy sumienie i oddajemy dla potrzebujących. Nie tędy droga. I widać, że faktycznie ta pomoc celowa jest, czy Polski Czerwony Krzyż, czy Pomagamy, czy inne instytucje i osoby prywatne. Też osoby też fizyczne jeżdżą tam bezpośrednio do Ukrainy, Caritas. Właśnie konkretnie, czy Caritas, tak, z tymi darami i to cieszy. Z drugiej strony ja się obawiam tego właśnie, że tak jak pani wspomniała, że zacznie się już majówka niedługo, 1, 2, 3 maj i będzie problem, co z tymi mieszkającymi uchodźcami, matkami z dziećmi zrobić. Wiadomo, że rząd obiecał chyba, ile się nie mylę, 40 zł za dobę od osoby. Oby to zostało dotrzymane, ale bo inaczej... Ale to tak jest, tylko że to i tak... Już obowiązuje. Ale inaczej tutaj wskazują osoby, tragedia. Że to jest po prostu za mało, tak? I ja uważam, szanowni państwo, że jak rozpocznie się w Kołobrzegu sezon, to będziemy mieli problem. Jak również też zauważam, też taki, może to będzie niepopularne to, co powiem, ale taki... takie przechylanie emocji wśród ludzi, bo też tak jak na początku było takie wielkie wow, wszyscy pomagamy, zjednoczeni razem, to teraz już pojawiają się głosy takie sceptyczne, czy do końca my, a dlaczego oni mają być uprzywilejowani, a nie ale na przykład ja matki, a nie na przykład polskie dzieci, czy kołobrzeskie dzieci. Zastanawiam się, to uprzywilejowanie, więc... to na czym ma polegać? Na tym, że ktoś może za darmo pojechać autobusem? To jest właśnie bardzo dobre pytanie, ale takie głosy, jak pani wie, czy na Facebooku wystarczy poczytać, na portalach społecznościowych się coraz częściej już pojawiają i to też będzie problem, z którym samorządowcy będą musieli się zmierzyć. Właściwie chciałam tylko przypomnieć o tym, że są grupy pomocowe, które pomagają osobom, które przyjechały, uciekły przed wojną, ale te grupy też pomagają tu, mieszkańcom, kołobrzeżanom. W siedzibie Pomagamy, tak. Kołobrzeżanie, którzy są potrzebujący, także mogą otrzymać pomoc. No z Sezamu, w MOPS-ie też przecież. Tak samo. I dla Ukraińców, to i dla Kołobrzeżan. To nie jest tak, że to jest tylko skierowana pomoc w jedną stronę, a o Kołobrzeżanach się nie myśli. Tak. Jest choćby śniadanie wielkanocne dla mieszkańców także, tak? Zgadza przygotowane. Tak, więc to szlabanu nie stawia przecież. Oczywiście. Więc to też tak nie może być. Pomagajmy z całych sił. Wychodzę z tego. Ale z tymi biletami to już przyznacie państwo, już drobny zgrzyt taki był. Już się pojawiły głosy naprawdę niezbyt do końca pochlebne. No i właśnie ja też wtedy słyszałam tę drugą stronę, która mówi, tak, chciałbyś być tam na miejscu i uciekać. I to tak super każdy jest, że możesz pojechać autobusem? Każdy z nas sobie zadać to pytanie. Czy naprawdę chcielibyśmy być na miejscu uchodźcy? Znaczy, z bombardowanym domem. Przed taką wypowiedzią krótki filmik z Mariupola, czy tam z innej miejscowości, Charkowa, taki najdrastyczniejszy. Buczy. No. Polecam, tak, obejrzeć i... Dziękuję bardzo. To była audycja Zebranie Czwartkowe. Dariusz Zawadzki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kołobrzyscy Razem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Bartosz Bieńkowski, Klub Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kamila Pora-Mirzyńska, dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia.